Tak było 11 listopada przed rokiem i praktycznie co roku, przez wiele lat. Ale tym razem z powodu epidemii na Świętym Marcinie jest inaczej. I właśnie pod takim hasłem, jest inaczej, miasto organizuje tegoroczne, bardzo nietypowe imieniny ulicy. To jest bardzo radosne święto, te rogale, te tłumy ludzi. No w tym roku mamy taki bardziej smutny dzień. Nie ma więc barwnego korowodu, koncertów pod zamkiem, ani kiermaszu z różnymi przysmakami. Ojciec sąsiada miał na kwarantannie, ktoś pół biura zaraził. Jest za to film pokazujący, jak w ostatnich miesiącach zmieniła się nasza codzienność. Są sylwetki cichych bohaterów zaangażowanych w walkę z koronawirusem. I jest też nowa akcja pomocy seniorom, zwłaszcza takim, którzy nie wychodzą już z domu. Mówić o sytuacji osób starszych, ona nam nie jest obca. Centrum Kultury Zamek ogłosiło dziś współpracę ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. Włączy się m.in. w planowaną akcję Podaruj Wigilię, która ma zapewnić świąteczny posiłek setkom starszych ludzi. A od przyszłego roku chcielibyśmy właśnie też dalej się skupić na tym, by opiekować się osobami starszymi i kontaktem z drugim człowiekiem i dostarczać im wydarzenia kulturalne albo zapraszać ich na takie wydarzenia do zamku. To, że Parady Marcina dzisiaj zabrakło, nie znaczy, że poznaniacy spędzili jego święto w domach. Z tym, że chętniej niż na sam Święty Marcin zaglądali tym razem na położony po sąsiedzku Stary Rynek. A jedna rzecz w ogóle się nie zmieniła. A że mam imieniny dzisiaj, więc no, trzeba świętować. Trzeba świętować. Tradycyjne kolejki po świętomarcińskie rogale. Ale szybko idzie, ale szybko idzie. Jedyny lokal, który został. Przyjechałem z Warszawy załatwić sprawę służbową i okazuje się, że wykorzystałem ten moment, żeby kupić akurat rogale. Trzy na dzisiaj, do kawy. Może jeszcze pod wieczór coś zakupimy, zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu, wiadomo, nie? Zobaczymy, czy są dobre, też pójdziemy pod inne, może cukiernie, zobaczymy, co mają też ciekawego. Zarówno władze miasta, jak i sami pracownicy zamku liczą, że za rok wszystko będzie już jak zawsze i że Święty Marcin z całą świtą, z przytupem wróci na swoją ulicę. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.